proszę Państwa, pan Witold Gusak wykona 6 kompozycji i tym razem będę je zapowiadała zgodnie z życzeniem artysty po 2. Rozpocznie, jak sam powiedział, klasyką. Jana Sebastiana Bacha, preludium i fuga D-dur z drugiego zeszytu Das Woldenberg de Klavier w transkrypcji na akordeon. A następnie Johanna Brahmsa, taniec węgierski numer 1. Ten znakomity kompozytor, o którym Robert Schumann powiedział, oto narodził się geniusz muzyki niemieckiej, a Brahms miał wtedy zaledwie lat 20. Ukochał wyjątkowo węgierską muzykę. Znamy przecież tego geniusza muzycznego ze wspaniałych, wielkich kompozycji, jakże na szczęście często obecny w repertuarze sal koncertowych, a zawsze z przyjemnością słuchamy tańców węgierskich. 21 melodii opartych, 21 tańców opartych jest na węgierskich motywach ludowych, ale jedynie 11, 14 i 16 są własnymi kompozycjami Brahmsa. Pierwotnie napisał je jako duet fortepianowy, potem tańce od 1 do 10 przetransponował na fortepian solo. Napisał aranżację na orkiestrę do tańców 1, 3 i 10. Do wszystkich pozostałych instrumentację na orkiestrę wykonał Antoni Dworzak. Proszę Państwa, dziś dla Państwa taniec węgierski numer 1. A więc Bacha preludium i fuga D-dur, a potem pierwszy taniec węgierski Johanna Brahmsa. Thank you.
Panem, że na niego ta chwilka oddechu. A proszę Państwa, kolejne dwa utwory, które nam zaprezentuje, to pierwszy jazz partita numer 1 Perpetuum Mobile Epilog Władimira Zubickiego, ukraińskiego kompozytora, który żyje na stałe we Włoszech, jest znanym instrumentalistą, często zasiada w gronie jurorów konkursów bajanistów. Także to będzie pierwszy utwór, a następnie, proszę Państwa, znowuż coś z repertuaru bardzo dobrze nam znanego, a przynajmniej kompozytora, którego bardzo chętnie lubimy słuchać, którego znamy, którego życiu małżonki doprowadziły do tego, że przestał być kompozytorem wyłącznie walców, polek i marszów, a stał się kompozytorem Nieśmiertelnej Zemsty Nietoperza i wielu jeszcze innych operetek. Wiadomo, mowa o Johannie Straussie. I tutaj wśród wielu tych utworów niejako pojedynczych, pisanych na orkiestrę, spośród marszów wielu, gdzie padają takie nazwy jak egipski, perski czy przesławny Radeckiego, Państwo usłyszą marsz perski. A więc najpierw kompozytor ukraiński, a potem Johanna Straussa, marsz perski. Thank you.
co? I jeszcze dwie kompozycje. Mianowicie Vittorio Melocci, Baletto Maria, włoski akordeonista, kompozytor, parający się również twórczością muzyki właśnie dla baletów, dla teatrów. A swój występ pan Gusak zakończy kompozycją Andreas Staszewskiego, Capriccio. Staszewski jest kompozytorem związanym z Akademią Muzyczną w Kijowie. Utwór jest dedykowany Witalicowi Zajicowi, profesorowi tego konserwatorium, który był równocześnie jego pierwszym wykonawcą. Podobnie jak i w przypadku już dzisiaj wykonywanych współczesnych kompozycji kompozytorów ukraińskich, również i Andrzej Staszewski bardzo lubi kierować się w kierunku stylów muzyki jazzowej. A więc proszę Państwa, Melocciego Baletto Maria i Staszewskiego Capriccio. Thank you.
sukcesów zakończyła się dzisiejsza uczta. Przypominam o konkursach i serdecznie zapraszam na kolejne koncerty festiwalu, a do piątku jeszcze jest czego słuchać. Dobranoc Państwu. Thank you.